ważną walką Mateusza. Wojtek, jak oceniasz przygotowanie Mateusza do tej walki mentalne, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze, bo to co na sali to już jest przerobione, jak to wygląda? No, powiem więcej, ta walka jest dla niego bardzo, bardzo ważna, bo to jest walka, która zwycięstwo pozwoli mu już teraz być, że tak powiem, na igrzyskach w Paryżu. Przygotowany mentalnie jest bardzo dobrze. On jest po prostu, on tutaj te walki, dwie walki to tak naprawdę wygrał tym, że bardziej chciał od swoich rywali. Mam tu na myśli walkę ostatnią z Izraelitą, z bardzo mocnym zawodnikiem. Zawodnikiem, który wcześniej pokonał brązowego medalistę olimpijskiego i mistrza świata, w innej kategorii co prawda, ale Domingueza. Wcześniej pokonał jeszcze Kisa, który był niedawno trzecim zawodnikiem świata wśród młodzieży, czyli wielki talent. Wcześniej pokonał Czecha, którego musiał pokonać, bo to po prostu, że tak powiem, pierwszy przeciwnik. Tak. Mateusz chyba tak potrzebuje dobrze wejść w turniej i chyba ten Czech to tak go ugruntował, że tak. Poczuł się spokojniej. Tak, tak. Myśmy z tym Czechem już walczyli. Już sparowaliśmy z nim wiele sparingów właśnie w Tetniewie w tym roku, więc tu mieliśmy taką, byliśmy pewni. Wierzyliśmy w to, że wygramy i że nie będzie to trudna walka. Aczkolwiek walka nie była też łatwa, bo pierwsza runda była bardzo nerwowa. Na takich zawodach to już raczej nie ma właśnie łatwych walk. Nie ma. Tu każdy chce zwyciężyć, każdy chciałby zdobyć tą przepustkę właśnie na igrzyska. Szkoda, że tutaj tylko finaliści w tej kategorii, bo już by Mateusz miał, bo świetnie stoczył trzy piękne pojedynki, jedna lepsza od drugiej walka, więc szkoda, ale no jutro jest ta walka życia dla niego. Tak jak wspomniałeś, przygotowany mentalnie jest. To, co mieliście przerobić na obozach, jest przerobione. Teraz złapałem cię na kilka chwil przed rozmową, przed taką odprawą, nazwijmy to, z Mateuszem, żeby ustalić taktykę. O czym będziecie rozmawiali? Zobaczymy sobie jego pojedynki, kilka pojedynków. Ja oczywiście już oglądałem wielokrotnie, Mateusz pewnie też. Chcecie to zrobić razem? Razem, żeby dojść do takiego wspólnego mianownika, żeby wiedzieć co z czym. No jest groźny, jest po prostu, jest tak nieobliczalny ten zawodnik, jest tak dobry, że no i oprócz tego jeszcze leworęczny. Z majtutami na pewno niełatwo się walczy. No jest bardzo dobry, ale jutro jest piątek i może być różnie. Może mieć słabszy dzień, może ma jakąś kontuzję, o której nie wiemy. I różne rzeczy mogą się wszystko wydarzyć. Różne rzeczy. My jesteśmy bardzo zdrowi, chętni do pojedynku. Mateusz jest po prostu, rozrywa go energia i mentalnie jest mega. Ta dodatkowa presja związana z tym, że to jest walka o kwalifikacje, rozładowaliście to? Potrafiłeś to rozładować? Nie wiem, czy potrafiłem, ale ja myślę, rozmawialiście o tym. Dodaje mu takiej animuszu i takich skrzydeł, chęci, no bo to jest walka o wszystko po prostu dla niego, ale no wiadomo, chcemy wygrać, ale jest to sport i może być różnie. Także tutaj można wygrać, ale też można przegrać. Więc na pewno Mateusz da z siebie wszystko, jestem pewien, no ale to wszystko może być za mało, bo tu nie możemy, to taka agresja sportowa właśnie nie jest mile widziana, powiedziałbym, tylko mądrość. Mądrość. Bo to będą szachy bokserskie.